odległe. Może się to... I samochód, nie? Samochód zawsze idzie na przerwę. No właśnie. Yeah.
stoimy. Robert Moski! Architektem Polski! Robert Moski! Architektem Polski! Robert Moski! Architektem Polski! Stoimy, stoimy, stoimy! Tak? Może mają zezwolenie. Do pewnej wysokości jest zezwolenie. Tak. Jeżeli to nie jest nad zamkniętym terenem. Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Zobacz, z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Z Unią Europejską! Z Unią Europejską! Jest daleko? Nie. Narodowe siły zbrojne NSZ! Narodowe siły zbrojne NSZ! Narodowe siły zbrojne NSZ! Komuniści, komuniści,
pomnika! Pomnika! Wyrzuć do śmietnika! Wyrzuć do śmietnika! Ludzie, którzy odpowiedzialni za aparat komunistyczny, już powoli na szczęście wchodzą na drugą stronę. Teraz mamy nowe zagrożenie, nową lewicę. Jak wszyscy widzieli, podczas ostatnich wyborów powstawały różne, przeróżne nowe partie. Jednym słowem, liberalny tron. Jemu mówimy zdecydowane nie. Natomiast wracając do samej idei marszu 6, który został uznany przez Gazetę Wrocławską za wizytówkę miasta 2 lata temu, jednak pozostało to bez echa w mediach. Myśmy przypominali, lecz nie było odzewu. Kolejny już raz uczciliśmy pamięć ludzi, którzy polegli w 1939 roku, którzy stawiali czoła niemieckiej okupacji, sowieckiej okupacji, później dalej żołnierzom wyklętym, którzy nie podłożyli, którzy podjęli dalszą walkę z reżimem komunistycznym po II wojnie światowej. I tak jak oni wcześniej, tak my dzisiaj mówimy precz z dyktatem Unii Europejskiej przeciwko brukselskiej okupacji.